To, co po prawej widzicie, dla części warszawiaków jest kładką, a dla drugiej części mostem na Pragę, który, jak widzicie, ma już pierwszy element stalowy. Aktualnie jest łączony w jedną całość, a później będzie montowany na nowych podporach, które są tutaj właśnie dla tego obiektu. O tym nie tylko w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Jem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał na temat mostu pieszo-rowerowego na Pragę, bądź kładki, jak wolicie. W warszawskich inwestycjach i lecimy bezpośrednio całą długością tejże nowej inwestycji. Niezależnie od tego, czy jesteście za tym, za tą inwestycją, czy przeciwni niej, to dziś Wam o niej opowiem. Jak wygląda aktualnie proces budowy i na czym mniej więcej polega ogólnie cała ta budowa. Cały most nowy w tym miejscu, bo jednak tak go będę nazywać ze względów technicznych, w trakcie odcinka ma 8 żelbetonowych podpór, 2 strefy wypoczynkowe bezpośrednio, które będą się znajdować na samym moście, no i dużo innych części, które będą się znajdować. Sama długość jego to 452 metry i jest całkiem szeroki, bo w zależności od miejsca jest od 6 do 9 metra szerokości do nawet 16,3 metra, więc to się dosyć różnie zmienia w zależności od miejsca. Natomiast tutaj mamy podporę P1, która jest oficjalnie nazywana przez ZDM, natomiast ja będę nazywać tutaj dla Was pszczółkiem pierwszym, który się znajduje w tym miejscu po stronie Śródmieścia. W tym miejscu możemy zobaczyć, gdzie będą się łączyć elementy mostu. Tutaj też warto podkreślić o tym, że most faktycznie będzie się łączyć, ta cała kładka z lądem po tej stronie w postaci dwóch wyjść. Pomiędzy tymi wejściami będą schody z bulwarów, natomiast teraz bulwary są zamknięte i o tym też warto podkreślić i powiedzieć, o ile na ujęciach tego nie macie pokazanego, bo ujęcia są ze środy, a zamknęli to na dniach, to faktycznie przejazd i przejście teraz bulwarami w tym miejscu jest zamknięte. Niemal go, jest tylko i wyłącznie odbywa się po lewej stronie ulicy, więc w ten sposób w teorii można się przedostać. Natomiast tutaj aktualnie trwają prace montażowe i budowa tymczasowych podpór, na których będzie montowana cała część konstrukcji mostu, czyli chodzi oczywiście o pylony. Chodzi mi oczywiście o przęsła, żeby nie było. W tym miejscu będą montowane nowe przęsła całego mostu, natomiast tutaj możemy zobaczyć, że faktycznie już trwają prace dosyć zaawansowane przy budowie tychże przyczółków po tej stronie, natomiast tak, oczywiście to jeszcze chwila, zanim tutaj do tego miejsca dotrą te elementy, bo to jest stopniowo składane od strony praskiej. Następnie mamy podporę P2, która w tym miejscu się znajduje. Ogólnie wszystkie podpory są już w całości gotowe, jeżeli chodzi o konstrukcję. Całkowicie są już wybetonowane. Wszystko jest jako jedna całość. Jak widzicie, nawet już są w wodzie, więc wszystko, co teraz tutaj widzicie, mniej więcej już tak wygląda od końca zeszłego roku, więc tu się dużo nie zmienia na przestrzeni tego czasu. Ale trzeba faktycznie powiedzieć, że całkiem ładnie one tutaj się prezentują. W ten sposób będą już na deszcze okresu, już po budowie właściwie, więc nie ma co się tutaj przygotowywać, że będą nie wiadomo jak niesamowicie wyglądać. Też trzeba zaznaczyć mimo wszystko, że one są tylko i wyłącznie od podtrzymywania nowej konstrukcji. Nowa konstrukcja ma być częścią wizualną, więc to jak tutaj wszystko to wygląda, to wiadomo, że to nie jest najważniejszy element, przynajmniej w aktualnym. Znaczy aktualnie to jest jedyna rzecz, którą widzimy co do konstrukcji, ale spokojnie, za chwilę będzie już faktycznie przeprawa. Na razie jeszcze jej nie ma, ale to jeszcze chwila. Natomiast lecimy dalej do kolejnej podpory. Jest ich co niemiara. To jest podpora czwarta w tym miejscu i ogólnie one są podzielone na dwa typy. Jedne, znaczy na trzy właściwie, bo część z nich to jest pszczółki, część to jest tylko i wyłącznie część taka faktycznie podporowa, która podtrzymuje pomiędzy głównymi, a główne są na zakrętach, gdzie faktycznie most zmienia swój kierunek. Więc tak, odpowiadając na te wszystkie komentarze, które Was widzę, tak, cała konstrukcja tej kładki jest, zmienia lekko zakręt. Czy można było to zrealizować bez zakrętu? Oczywiście, no ale to wiadomo, nie wyglądałoby aż tak bardzo efektownie, jak to, co tutaj powstaje. Następnie mamy kolejny element, czyli już bezpośrednio podpora piątą. Ta jest od dawna już gotowa, to jest już ta rzeczna po stronie praski, znaczy to już nie jest ta rzeczna, tylko jest na lądzie, ale cały czas w korycie Wisły w tym miejscu i ona tak wygląda od
bardzo dawna, żeby nie powiedzieć bardzo, bardzo dawna, ale ona faktycznie jest już gotowa od już paru miesięcy ładnych. No ale też dlatego, że w Wiśle oczywiście i ogólnie w wodzie dłużej się buduje tego typu konstrukcje, no bo trzeba pamiętać o tym, że trzeba na tej Wiśle jakoś się utrzymać, tak? Na barkach i ogólnie tymczasowych konstrukcjach trzeba wszystko palować, wbijać i konstruować, budować. A na lądzie to wiecie, to tak na spokojnie wszystko można wybudować. Dobrze, dochodzimy do tego, chyba tego najciekawszego elementu. Oczywiście mamy jeszcze przed nami podpłotę P6, tutaj jest tam i tymczasowe konstrukcje podpłot, ponieważ jak widzicie jest tutaj nowy dźwig. Znaczy nowy, może dużo powiedziane, ale jest faktycznie dźwig, który się w tym miejscu pojawił i on aktualnie będzie utrzymywać to wszystko. To jest ogromny żuraw, który waży raptem 650 ton. On jest wykorzystywany do demontażu na przykład śmigieł turbin wiatrowych, a w tym miejscu będzie podnosić przęsła całych tutaj elementów pomiędzy jedną a drugą podporą mostu. Jak widzicie, w tym miejscu to przęsło jest montowane. To jest pierwszy element, który będzie zamontowany bezpośrednio od tej części praskiej. Jest aktualnie spawane i łączone w jedną całość. Te wszystkie elementy są przywożone w odpowiednich transportach. Oczywiście wtedy, aby w takich godzinach, aby nie utrudniać jakkolwiek tutaj przejazd. No i też tutaj trzeba podkreślić faktycznie to, że ZDM tam wcześniej już bezpośrednio u wykonawcy spojrzał, zobaczył jak to wygląda i dopiero później był element malowania, więc oni tam cały czas pokazują na tych swoich socjalach, że tak, most na Pragę buduje się, obserwujemy, patrzymy i dokładnie wszystko sprawdzamy, żeby wyglądało to jak najlepiej. Także domyślam się, że w aktualnym momencie jest już trochę więcej tych elementów, może nawet to jest dłuższe, ale na okres, kiedy ja latałem tutaj, tak podkreślam to jeszcze raz, w środę, no już parę dni temu, bo faktycznie to było 1 marca, tak to wyglądało. No i w tym miejscu będzie połączenie z tą częścią całego wału, który się znajduje po stronie praskiej. No i w tym miejscu też widzicie, że jest ścieżka rowerowa, po której rowerzysta jedzie, a po prawej stronie mamy zjazd bezpośrednio do Wisły. Znaczy do Wisły to może niekoniecznie, ale tutaj wzdłuż Wisły jest trochę ścieżek rowerowych i pieszych i właśnie w tym miejscu będą specjalne schody od tutaj skrzyżowania, no i zjazd też dla rowerzystów czy innych osób, aby można było tutaj na spokojnie dojść do tej przestrzeni z nowego mostu, bo chodzi też o to, żeby faktycznie z tych bulwarów można było się przedostać bezpośrednio do tej części takiej trochę bardziej dzikiej, bo jednak trzeba pamiętać, że po tej stronie jest to mniej zurbanizowane niż po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że dalsza budowa też całych bulwarów w końcu ruszy, bo to jest cały czas wstrzymane od dłuższego czasu z tym, jak to wygląda, no ale no, łączy się. Też trzeba to podkreślić, ten element, który jest zamknięty teraz właśnie na bulwarach, gdzie są wykonywane te konstrukcje tymczasowe, na których będzie montowany ten przęsła, to tam faktycznie ten okres zamknięcia ma potrwać mniej więcej do końca kwietnia, więc chwilę poczekamy, a sam most ma być gotowy w przyszłym roku, w 2024 roku, to na jednej z tych stron most na Pragę wyczytałem, że trochę się tam zmienia, no ale no, trzeba pamiętać, że jednak to jest mimo wszystko inwestycja nie aż tak droga, jakby mogła być, w porównaniu z tym, jak faktycznie tego typu konstrukcje kosztują. Więc odpowiadając na te wszystkie wasze odpowiedzi, że po co w ogóle to inwestować i jak to wygląda, to przedstawiam teraz swoje stanowisko w tej sprawie, bo pewnie jesteście ciekawi. Koszt całej inwestycji to mniej więcej około 121 milionów złotych i tu już w tym momencie chciałbym się was spytać, czy może znacie gdzieś, aby tego typu układka na tak długiej długości powstała za taką kwotę. To jest pierwszy mój element. Natomiast drugi, czemu ta inwestycja jest potrzebna, pomimo tego, że nie jest niezbędna, to jest część tutaj wizerunkowa. Trzeba pamiętać, że Warszawa nie powinna się rozwijać tylko i wyłącznie w elementach, aby pomagać mieszkańcom, bo trzeba pamiętać, no to nie będzie element, który będzie kluczowy dla mieszkańców w komunikacji pomiędzy jednym a drugim punktem, tylko również w elementach turystycznych. I taki element, czyli nowy most, nowa kładka, jak zwał, tak zwał, będzie idealnym miejscem, żeby
wychodzić właśnie z bulwarów i przejść na stronę praską, bądź w drugą stronę. Oczywiście nie będę odpowiadać na te pytania, znaczy odpowiem wprost teraz, że tak, to się łączy z portem praskim, który nie jest miasta, tam wykonawca to realizuje, prywatny inwestor, ten cały element, i jest to dosyć w ciekawej, bliskiej lokalizacji, jednak trzeba pamiętać, że zarówno od tej strony, czyli od mostu na Pragę, czy od drugiej strony, czyli od mostu Świętokrzyskiego, w ten sposób cały port praski, jeżeli powstanie w końcu, bo strasznie długo jest realizowany, będzie łączyć się w jeden bardzo ładny cały ekosystem właśnie turystyczny i dobry element wizerunkowy, którego aktualnie nad Wisłą mimo wszystko brakuje, bo mamy całe bulwary, natomiast po stronie praskiej nie ma tego. Jest ta część dzika, tak jak mówiłem, z plażami i innymi elementami, ale jeżeli powstanie właśnie taki element mostu, połączy się to z mostem Świętokrzyskim jako jedna wspólna całość, to będzie to całkiem ładnie wyglądać. Swoją drogą, o moście Świętokrzyskim też bym mógł kiedyś dużo powiedzieć, bo to, jak on powstał i ile faktycznie kosztowała budowa jego miasta, jest dosyć ciekawym i kontrowersyjnym elementem. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!